Co to jest ciekawe, to to, że to ta strona, powiedziałbym, liberalna czy demokratyczno-liberalna się zainteresowała Konfederacją. Cały obóz pisowski milczy w tej sprawie, jest cisza, w mediach prorządowych nie ma nic o Konfederacji. Dlaczego? Bo obóz demokratyczno-liberalny się zorientował, że Konfederacja podbiera głównie z jego strony, to znaczy głównie tak prawie ruchowi Hołowni zaczęła podbierać ludzi, podczas gdy PiS stoi na swoich 30-kilku procentach i dopóki nie wyjdzie PiS-owi z badań, że to im zaczyna Konfederacja podbierać wyborców, dopóty oni będą milczeć w tej sprawie.